Sezon wkracza w decydującą fazę i przede wszystkim najważniejsza wartość meczu to zdobycie trzech punktów. Dopisanie kolejnych trzech punktów w tabeli. Mecz, wydaje mi się, z przebiegu to nie było łatwe spotkanie, bo to, co mu zapowiadałem przed meczem, że będzie na pewno to spotkanie drugoligowe. Drużyna gości też walczy o swoje cele i też nie przyjechała tutaj, powiedzmy, położyć się, też miała swój plan na grę. Pierwsze 15 minut to był taki moment, że chcieliśmy za wszelką cenę zdobyć bramkę, otworzyć wynik. Chociaż mieliśmy sytuację, nie udało się. Ogólnie pierwsza połowa to był taki moment grania, że nasz atak kontra gości, nasz atak próba kontry gości. Także goście się odgryzali kilka razy, mieli ciekawe od otwarcia podań. Może nie byli tak, powiedzmy, gdzieś kreatywni pod bramką, bo tego im zabrakło, ale sam pomysł wyprowadzania kontry na pewno był dosyć ciekawy. Druga połowa, mobilizowaliśmy się w przerwie przede wszystkim, żeby nie zakończyć tego meczu na wyniku 1-0 w szatni. Myślę, że druga bramka jak gdyby zamknęła obraz tego spotkania, dała nam większy komfort w grze, czego efektem były dwie kolejne bramki w końcówce. Także drużyna zapracowała w tym meczem na te trzy punkty, mecz mocno wybiegany. To, co zawsze powtarzam, na pewno znajdę mankamenty, ale przede wszystkim wygrywamy, zdobywamy kolejne trzy punkty i już myślimy o kolejnym spotkaniu, bo sezon nadal trwa. Jako gospodarze okazaliśmy się bardzo gościnni dla gospodarzy. Gratuluję Kamilowi wyniku meczu. Z przebiegu gry, cóż, no ma klasową drużynę, która doskonale zdaje sobie sprawę, w jakich fazach meczu jest przede wszystkim, mniejsza o wyniki, bo wiadomo, że właśnie tak tutaj potwierdzam, że to są mecze drugoligowe i naprawdę nieraz wynik, a już dzisiejsze wyniki, szczególnie w Radomiaku, który nas najbardziej interesował, po prostu jest dla mnie ogromnym zaskoczeniem, gdzie ten cel, jakim jest utrzymanie w tym momencie, naprawdę mocno się nam komplikuje. Uważam, że mecz został ustawiony pierwszą bramką, bo myśmy mieli pomysł na pressing w różnych sektorach i przy wyniku 0-0 wydaje mi się, że ten coraz te podania drużyny gości, to znaczy gospodarzy, to znaczy gości, byłyby coraz bardziej, że tak powiem, być może kreatywne, ale coraz bardziej by musieli ryzykować i wydaje mi się, że wtedy mielibyśmy z biegiem czasu, mielibyśmy coraz większe szanse na to, że te szyki, szczególnie linii obrony, byłyby coraz luźniejsze, coraz szerzej ci zawodnicy by stali, a wtedy no, mieliśmy pomysł, jak to tam, powiedzmy, skończyć. Natomiast no, trzeba sobie powiedzieć, że brakło argumentów po prostu z przodu, no tam chyba bramkarz Florek dzisiaj za dużo tej pracy takiej nie miał. Cóż, no, nam pozostają trzy kolejki. W każdym meczu gwarantuję, że zespół na pewno będzie dawał z siebie wszystko. Cieszy na pewno to, że doskonale znam jakby sposób przygotowań tutaj Kamila i wiedziałem, że też pewnie chcieli nas zmęczyć. Myśmy mieli, wiadomo, jaką mamy kadrę szczupłą i jak wyglądają drugie połowy po trzech dniach meczu. To już się biega, ja to mówię kolokwialnie, w butach narciarskich, ale nie, dzisiaj zespół wytrzymał tak naprawdę kondycyjnie. No, próbowałem, powiem szczerze, zmienić przede wszystkim układ personalny, później zmieniliśmy ustawienie, już nawet graliśmy 3-5-2. No, nie do końca to wypaliło, ponieważ dostaliśmy jeszcze w końcówce samej dwie bramki. To nie ma znaczenia, pracowaliśmy po prostu nawet na tą jedną honorowego gola, no nie udało się po prostu, natomiast chcemy być konsekwentni. Powiedziałem chłopakom, że tyle samo boję się tego, nie wiem, ewentualnego zwycięstwa w Tychach, jak porażki. Oczywiście chyba tej porażki mniej, bo takie zwycięstwo na takim stadionie na pewno często jest tak, że ta mentalność, szczególnie ta polska, jest taka, że spoczywamy na laurach i później
przegrywamy trzy mecze. Oby było odwrotnie, że przegramy na Tychach, wygrywamy pozostałe trzy mecze i mamy szansę wtedy na pewno się utrzymać. Dziękuję.